Wow, ale fart. Afri. Jak tutaj elegancko, że aż włosy sobie poprawiam. Ale ładnie. Ja uwielbiam brony. Wielki pieróg. Czy online kupujesz, czy bezpośrednio tutaj to... No sorry, 2 euro w plecy, mate. Gdzie tu się nie obejrzysz, to jest ładnie. Wszystko jest ładne. Tu trzeba wziąć to pod uwagę. To zasięgnęliśmy języka i faktycznie tutaj można kupić bilety. Wow, ale fart. Słuchajcie, jest za 20.11, a prom jest o 11.30, tak więc biegnę do niedźwiedzia i wjeżdżamy na prom. A jeszcze chciałam powiedzieć, że poćwiczyłam swój hiszpański. Miałam powiedzieć un caro i dos personas i taka byłam z siebie dumna. En tres perros. Nie, i jeszcze mogłam się zapytać, a qué hora, o której godzinie, i taka byłam, po prostu pękałam z dumy. Ale jak już ona mi powiedziała 108, to ja nie zrozumiałam, zapomniałam stówka jak jest. Ale nie szkodzi. To mniej więcej tyle samo, ile zapłaciliśmy poprzednio. Teraz będziemy inną linią jechać, płynąć. Wtedy zapłaciliśmy 106, a teraz 108. Tak więc, czy online kupujesz, czy bezpośrednio tutaj to... No sorry, 2 euro w plecy, mate. No, 2 euro strasznie. Nie przeżyję. Chyba piwa. Mamy, ale się cieszymy. Wszyscy powstawali, proszę bardzo. A wiecie dlaczego powstawali? Bo ja wyciągnęłam marchewkę z groszkiem. I oni też strasznie lubią. To jest taki mój zawsze emergency food, jak tak wypadnie, że nie jemy śniadania, tak jak dzisiaj. To ja mam po prostu zawsze puszkę i to zjem i jestem zadowolona, ale teraz muszę się dzielić z 3 mordami, więc na pewno się nie najem, no ale coś tam wrzucę, nie? No, oni już wszyscy czekają, proszę bardzo. Tak? To. Czy mama da, czy nie da? No, zostaw moje włosy, nie będziesz jadła, no. Co? Co? Nawet Tobi. Wszyscy lubią tą marchewkę z groszkiem. Tobi? Afri. Afri. Bela. I ja. Uważaj, bo to cenne marchewki są. Ja ten najmniejszy. Afri. Tak. Tobi. Bela. I ja. A ja. Jak tutaj elegancko, że aż włosy sobie poprawiam, bo po prostu chyba normalnie trzyma się tutaj ten, no pięknie tu, właśnie dużo większy jest ten brom niż tamten i jest taki elegancki, nie? Naprawdę bardzo fajnie, wow. Ale zobaczcie, na jednego pasażera tutaj jest napisane una pasażero por mascota, czyli na jednego pasażera można mieć tylko na pokładzie jednego psa. Znaczy my żeśmy wzięli tylko Belę i w ogóle od razu nas wysłali tutaj na górę, nie? Tak więc tutaj jest taki jakby private lunch, taki no pokład, na którym tu nikogo nie ma, jakaś tylko jedna pani, bo poprosiła, że chce być na górze. Wszystkich innych wysyłają tam na dół, tam jest pełno ludzi i pewnie może coś tam jeszcze jest, tam potem popatrzę. A tutaj jest pokład. Jedno, jak to się otwiera? Tu? O. No, mamy. O, widzisz! Tutaj mają dla psów takie właśnie schowki, nie? Gdzie można tego psa zamknąć i to takie w różnych rozmiarach, nie? Takie duże. No, takie duże, średnie, małe. Kurczę, tutaj widać, że są wszyscy zorganizowani.
I tutaj jest strefa dla psów i tutaj jakiś regulamin i wszystko. Na tamtym promie to taki luz był. Nikt nie zwracał uwagi w ogóle. Zresztą tam był tylko jeden pokład, więc nawet nie można było tak jakby zrobić oddzielnej sekcji dla zwierząt, a tutaj jest osobna sekcja dla zwierząt. Jest miska, ale nie ma w niej wody. No. Nie, no tak tylko mówię, no. Wow. Przyszedł jeszcze jeden. Chowa się akurat. Jest jeszcze jeden piesek. Co, Bela? Co? Chcesz się przywitać? Ale ciepło jest. Normalnie, wow. W cieniu jest 25 stopni. Tak więc, naprawdę. Ja nie ściągam sweterka, bo pewnie zaraz jak ruszymy, to będzie zimno. Ruszamy. Widoki, ale wieje po prostu. Wow, nie da się tam po prostu ustać. Ale ładnie. Ja uwielbiam promy. Już powtarzałam to wiele razy na różnych filmach. Uwielbiam promy, bo jestem ze Świnoujścia i tam my z promami jesteśmy za pan brat. Wiele osób nie lubi promów, ma ich dość, szczególnie jak ktoś dojeżdża do pracy codziennie, ale ja mam sentyment. Zawsze lubię promem. On nie lubi, bo on nie lubi wiatru i dla niego to jest strata czasu. Nie lubi za bardzo też, bo nie lubi być wożony. On woli sam jechać. Pożegnanie z Afryką. No, patrzcie jak się niedźwiedź cieszy, że jedzie do Polski. Cieszysz się, że jedziesz do... Polska fucking thought, isn't it? Po raz pierwszy się cieszy, że jedzie do Świnoujścia. 10 lat na to czekałam. 10 lat. Ty, Bela? Cieszysz się? Tutaj na dole, no to jak na takich dużych promach, jakiś sklep wolnosłowy i właśnie pokład, gdzie są pozostali pasażerowie. Więc w sumie fajnie, bo mamy święty spokój tam na górze. I tutaj z drugiej strony, zobaczcie, w sumie ten prom jest 4 razy większy niż tamten, którym żeśmy wtedy płynęli. Balearia, tak jak dobrze pamiętam, się nazywa ta firma. Już zwolniliśmy. Powoli dopływamy do brzegu. Tutaj ponownie widzimy Giblardal. Popatrzcie, jak ładnie tutaj widać z tej strony. Jesteśmy dość blisko. Taka ciekawa ta góra jest. Tam jest główny ląd. O, tam dokładnie, w tym miejscu. I potem jest taki przesmyk. I nagle wyrasta taka wielka góra. Tutaj akurat minęliśmy taki prom, którym płyniemy. Taki sam. Opuszcza się tutaj klapa, tak więc zaraz będziemy schodzić pod pokład. A on tutaj próbuje dobić idealnie, żeby... Tam jest takie wejście, taki korytarz, tak jak na lotniskach. I potem tymi korytarzami idą pasażerowie, ci, którzy nie mają samochodów. Thank you.
znana. Jesteśmy wolni. Wow, super. Out of fucking Africa. Po raz pierwszy, zamiast się cieszyć na wyjeździe, to my się cieszymy na powrocie, nie? Na powrót. Musimy zrobić jakiś mały postój dla piesków, taki chic break. Jakaś fajna plażyczka, popatrz. Ale co, tu niby, że nie można się zatrzymać? To gdzie my mamy zaparkować? No to parkujemy na razie. A, no to tam też ktoś wjechał na tym. No, to dzisiaj niedziela, to nic nie robią. Super, żeśmy trafili akurat na plażę z pieskami, bo tam jest taka para z pieskiem i pod parasolem są z takim dużym psem, tak więc fajnie. Tu niestety akurat nie jest bardzo uroczo, bo trwają jakieś prace, tutaj będą robić pewnie jakiś deptak. No ale nic, no, nie szkodzi. To ważne, żebyśmy tutaj, żeby wszyscy mogli się wybiegać. Bo trochę żeśmy jechali, trochę pieski siedziały tam na tym promie, no to wiadomo, nie? No. Chciałam powiedzieć, że bardzo ładnie w tej Hiszpanii, ale akurat w tym miejscu to może nie jest najlepszy przykład. Tutaj w ogóle w tym regionie plaże są takie właśnie, no, piasek nie jest taki najładniejszy, bo on jest taki dość ciemny. No. Ale zawsze to plaża, zawsze to morze, zawsze fajnie. Na świeżym powietrzu, piękne zatoki, bardzo zielono jest i jest bardzo czysto, no poza tym miejscem, ale generalnie po drodze jak jechaliśmy, no to już jak się wraca skądś indziej, z innego miejsca, to naprawdę ta czystość to aż bije po oczach. A ja oczywiście zaraz już znalazłam jakieś fajne muszelki i tutaj więcej takich tych muszelek jest. To nie jest dla Ciebie do jedzenia, to muszelki są. Muszelki, no. Właśnie przy okazji mogę Wam powiedzieć, jak się teraz zmieni nasze życie, podróżowanie, jak mamy trzy pieski, bo no teraz właśnie Belę mogliśmy wszędzie zabierać, nie? A trzy psy to już wszędzie nie możemy zabrać, nie? No. I w ogóle umieramy z głodu, bo jesteśmy tylko o tym trochę groszku i marchewki, co żeśmy zjedli rano, a już jest pierwsza godzina, tak więc w brzuchach nam burczy. I normalnie byśmy gdzieś może zatrzymali się po drodze, poszli do restauracji, a teraz musimy właśnie najpierw je wybiegać. No, jak wszystkich zmęczymy, to zapakujemy do samochodu i możemy iść coś zjeść, nie? No, tak więc
Jakby ktoś się zastanawiał nad tym, żeby mieć 2 czy 3 pieski, to trzeba wziąć to pod uwagę. A Tobi dorwał jakiś, nie wiem co, to kawałek palmy chyba. Ale zabawa. Tobi. A Tobi musi się jeszcze nauczyć aportowania. Parking, który też jest płatny, okazuje się. O, 1 euro, tak więc spoko. Tutaj jest ładnie, po prostu gdzie tu się nie obejrzysz, to jest ładnie. Wszystko jest ładne. Niedźwiedź to już ma mnie dość, bo jest taki głodny. Tam pędzi, żeby znaleźć coś do jedzenia. No, ja też jestem głodna, ale ja to tam nie mogę się powstrzymać od nagrywania. Dostaliśmy jakieś miejscowe piwo. Kruskampo. A ja tutaj wykorzystuję chwilę i internet, żeby wysłać ostatni list z Afryki. No i tam sprawdzamy. O, mamy już nasze zamówione pizze. Ja mam taką złożoną na pół, taki wielki pieróg, ale wygląda smakowicie. No, powiem wam, że taka nieszczególna ta pizza była, wiecie? Ser taki byle jaki, wszystko byle jakie. No, tak więc nawet pół nie zjadłam. Na sam koniec dnia przyjechaliśmy tutaj na taką plażę i kiedy wszyscy zbierają się, żeby iść do domu, to my rozkładamy się. O tu, proszę bardzo, biegnę, bo niedźwiedź czeka. Widoki, ale wieje po prostu. Wow, nie da się tam po prostu ustać.